Przez ostatnie tygodnie niepewne były dalsze losy kobylogórskiej Zewki, występującej w trzeciej grupie Wielkopolskiej Piątej Ligi. W drugiej połowie stycznia zarząd oficjalnie poinformował, że wiosną na pewno nie zobaczymy trenera Grzegorza Sajewicza. Dopiero po dwóch tygodniach drużyna poznała jego następcę. Różne krążyły informacje na temat, kto poprowadzi zespół przez najbliższe miesiące. Słyszeliśmy m.in. o Tomaszu Kępińskim, Grzegorzu Żyto, czy nawet o Dariuszu Szczepaniaku z Akademii Piłkarskiej Ostrzeszów. Prezes Artur Franikowski nie potwierdził jednak żadnego z nich, ale za to przewinęło się nazwisko Bogdana Kowalczyka z Polonii Kępno, której dalsze losy udziału w rozgrywkach stały pod dużym znakiem zapytania. Ostatecznie nowym szkoleniowcem Zewki Kobylogóra został Bartosz Medyk, dotychczasowy trener GKS-u Rychtal. Blisko tydzień zajęło mu przemyślenie tej jakże ważnej decyzji. Jego pierwsze spotkanie z drużyną miało miejsce w czwartek, 30 stycznia. No przede wszystkim to jest nasz rywal z tamtego sezonu. Na szczęście, jak byłem trenerem Rychtala i tutaj rywalizowaliśmy do ostatniego meczu, więc de facto mam wiedzę na temat zespołu, który grał w tamtym roku ze mną. No w tym z racji tego, że analizowałem tabelę, z racji tego, że są dostępne informacje, więc tylko ze strony internetowych. Wiadomość o tym, że Bartosz Medyk nie zasiądzie już na ławce w Rychtalu, dla niektórych jest dużą sensacją. Co tak naprawdę się stało? O, ja nie zrezygnowałem. Ze mnie zrezygnowano. Przepraszam, że taką szczerość, ale taka prawda jest. Po dobrym sezonie prezes Rychtala uznał, że nie gwarantuje mu awansu, a bardzo chce i ten klub zasługuje na awans. Była propozycja trenowania przez zawodnika, który grał w pierwszej lidze, który gwarantuje ściągnięcie zawodników, podniesienie poziomu tamtego zespołu. Ja przyjąłem to po męsku. Takie jest życie trenera. Na kobylogórskim Orliku, co najważniejsze, pojawili się nowi, testowani zawodnicy. Tobiasz Moś, bramkarz z Wiktorii Ostrzeszów, Paweł Pukownik, Wiktoria Ostrzeszów, Kamil Miś z Sycowa, który w tym roku próbował już swoich sił w Ostrzeszowie. Są też młodzieżowcy, ale brakuje kilku podstawowych graczy. To jednak nie koniec. Zarząd intensywnie prowadzi jeszcze rozmowy z kilkoma piłkarzami. Wkrótce wszystko ma się ustabilizować. Kadra ma liczyć 20 zawodników. Czy zatem można powiedzieć, że idzie dobre dla Zewki Kobylogóra? No mam w końcu taką nadzieję, jak my wszyscy tutaj jako zarząd, bo naprawdę telefony, jeszcze raz telefony, rozmowy, negocjacje i myślę, że w końcu dobre wiatry przyjdą dla Zewki Kobylogóra i nie będziemy tylko drużyną, która chce się utrzymać. Zespół może w końcu odetchnąć z ulgą i wziąć się do ciężkiej pracy. Na co muszą zwrócić uwagę zawodnicy, żeby nie podpaść nowemu trenerowi? Nie jestem już na tym etapie trenerem, który miałby straszyć. Wydaje mi się, że musimy współpracować. Każdy, kto będzie starał się współpracować, zyska u mnie szacunek i uznanie. Wydaje mi się, że piłka nożna to jest grą zespołową i tutaj tylko zespół w stanie jest, no właśnie, wygrać albo i przegrać razem. Pierwszy sparing Zewki nie doszedł do skutku. W piątkowy wieczór 31 stycznia kobylogórzanie mieli zagrać z czwartoligową Polonią Kępno. Ze względu na problemy kadrowe, na dzień przed meczem niżej notowany zespół odwołał spotkanie. 6 tygodni pozostało do inauguracji rundy wiosennej w piątej lidze. Trener Bartosz Medyk nie ukrywa, że z okresem przygotowawczym są lekko spóźnieni. Pierwsza walka o punkty ma nastąpić 15 marca. Zewka na wyjeździe zmierzy się z GKS Sompolno.